Witam Was. Dzisiaj pogramy w grę Simulator Farmy 2013. Na początku, gdy się rozpocznie grę, dostajemy 12 tysięcy. Już wzięło jakieś wstępne pieniążki. No, witaj. Oto Twoja farma, to nie będziemy czytać. I pierwszym zadaniem, które zrealizujemy, to trzeba wziąć oto tą podkowę, która przynosi szczęście. Po prostu naciskamy na spację. Ja mam podkowę. Podnosisz podkowę, w świecie gry ukrytych jest jeszcze 99 podków. Kto wie, może znaleźć ich je wszystkie, no. Ale ja na razie znalazłem z tego co wiem 10, ja grałem na innym świecie. Dobra, teraz idziemy zobaczyć jakie mamy maszyny rolnicze. Na początku są słabe maszyny, bo to gdy zarabiasz, sprzedajesz na przykład pszenicę, zboże, kukurydzę i takie różne, to dostajecie się wtedy więcej pieniędzy. I mamy tak, traktorek z tych nowszych, tu mamy taki stary traktor i tu mamy też ciągnik, też z tych, starszych. Nawet tu mamy nazwę Bugher 6135, sorki za błąd. Tu mamy Kramera KL200, a tu mamy Argon 75. Dobra, teraz bierzemy sobie naszego ciągnika i biorę naszą szczepę, która się przyda do wsadzania zboża. Dobra. Tu już nasz kombajn czeka na nas. Tu sobie stanę, wyjdę sobie z naszego ciągnika i wejdę sobie do kombajna. Szybkie narzędzie. Podjadę trochę do przodu, opuszczę nasze narzędzie, czyli na V opuszczamy i naciskam B. W ten sposób nasz kombaj zaczyna działać, ale ja tego nie będę wszystkiego robić, tylko przyjadę jedną, no trochę przyjadę i wynajmę naszego pracownika i... Co mam jeszcze wam powiedzieć? A i chciałem wam powiedzieć, że stare zapisy, ja grałem, to mi się usunęło, bo musiałem, bo mamy komputer i wszystko mi się posuwało. I teraz tak doszło do wniosku, żeby nagrywać dla was tego let's playa z tej gry. Bo ta gra jest fajna, nawet Rock nagrywa let's playa z tej gry. I napiszcie mi w komentarzach, czy będziecie chcieć let's playa z gry Euro Truck Simulator 2. Też tę grę posiadam. I co jeszcze o grach? Tą grę kupiłem przez internet. Podam wam link w opisie do tej strony internetowej. Zakupiłem z tej samej strony co Rock. I dobra. Teraz to sobie skończę i wynajmę na pracownika. Pracownik nam to trochę szybciej zrobi. I tak, jak w poprzednim filmiku widzieliście, który nagrywam z tej gry, to był taki pokazowy, taka prezentacja choćby tej gry. I widzę, że wam się to spodobało, bo aż na to mam 70 coś wyświetleń. A mam mało widzów, to ci co oglądacie, to subskrybujcie mnie, bo ja jestem początkowy, początkujący na YouTube, mam YouTube od roku, ale teraz dopiero od paru miesięcy zaczynam nagrywać te filmiki i takie różne. Dobra, i teraz wynajmę sobie pracownika. Pracownika wynajmujemy na literze H. I teraz ten pracownik zamiast to będzie robić. To niech on sobie robi. A ja wam pokażę, jakie są maszyny rolnicze w tej grze. Tu mamy ciągniki, takie mamy różne. Od tego najstarszego po te najnowsze. Najnowszym ciągnikiem w tej grze to mamy Case
AH-Striker 600. I tak, pokażę wam niektóre maszyny. To są kombajny, zbiór ziemniaka, zbiór buraka, wywrotki, pługi, siewniki, żelożytne filtra. O! Jak będę miał tu więcej pieniędzy, to kupię tą maszynę. Ta maszyna jest do wyrobów rolniczych szukających pasi, która ma dużą przestworzyć i gęste bele, czyli robią nam się bele z tego. No i takie różne. I teraz idziemy jeszcze, on to będzie robić, to on niech sobie to robi, a my sobie pójdziemy po pług, bo pług nam jest też potrzebny. Na razie nie mamy maszyny, która robi bele, to musimy wszystko te poucinane siano, musimy to zaorać. Gdy będziemy mieć maszynę, będę miał zbierającą, ta co formuje bele, to się nie będziemy mieć co martwić o nasze zostawione te siano, trawy i takie różne. Dobra, i teraz do tego traktora, jakby ktoś chciał pługiem jeździć, to musi naprzód przyczepić ten obciążnik, bo jak będzie się trochę szybciej jeździć, to później ten traktor lata, na przykład pokażę wam to. Idziemy tak 40 na zawodach, ten traktor nam się przychyla. No i tak się przewrócił. I tak zawsze staje. Dobra. Teraz zademonstruję wam, jak działa pług. Pług działa w dobry sposób. Podjeżdżamy trochę. Dobra, teraz naciskam na X, czyli rozłóż pług. Nasz pług został rozłożony, naciskamy na V. Teraz nasz pług nic nie robi. Czyli po prostu nie rozwala trawy, bo gdy zaczniemy orać pole, to wtedy nasz pług rozwala trawę, ale to tak jest. Dobra, i teraz zapisamy sobie tu gdzieś i teraz zacznie orać nasz pole. Tylko bardziej wiadomo na pole, czekamy się. Dobra, i teraz naciskam na O i teraz zaczął tworzyć pole. I teraz jak widzicie, tworzy pole i nawet trawę rozwala. To jest trochę wtedy, że minus dla niektórych, na przykład jak dla mnie to jest minus. I to działa w taki sposób, że ktoś sobie wynajmie pracownika i ten pracownik będzie za nas to robić. A ja sobie pójdę po siewnik, po tego starego traktora i pokażę wam, jak dać nasionka po prostu, bo słyszałem, że wiele osób ma problem z tym, jak nasionka dawać do siewników. To wam to teraz też zademonstruję. I tak, biorę ten stary nasz ciągnik. Dobra, i teraz po prostu jadę. I jak tu widzicie, to mamy tu dużo nasionek. I tu się z nieco wolnych funduszy w tym miejscu można ponieść swoje maszyny do rozsiewania. Podobne zbiorniki znajdują się w centrum ogrodniczym i w sklepie z produktami rolniczym. Po prostu podjeżdżamy tu naszym ciężkiem, naciskamy, wybieramy jak chcemy nasionko i naciskamy na literę R. To ja sobie wybiorę nasiona, wybieramy na literze O. To ja sobie wybiorę nasion O. Te podstawowe. Czyli po prostu podjeżdżamy, naciskamy na literę R i w ten sposób nasz siewnik się napełnia. I teraz jak się napełni nasz siewnik? Ten siewnik ma pojemność 250 litrów i starcza na dużo zasiania pól. No i teraz jedziemy cicho 20 na godzinę, bo ten strasznie wolny i strasznie głośny.
W przypadku tych zadań, jak będę miał szybszą maszynę, to wtedy będę te zadania wybierać. I teraz jedziemy nadal na szkole. No i teraz po prostu, jak widzicie, teraz musimy, on już skończył pracę, nasz kierowca, na razie. Ja wam teraz zaraz pokażę to. Teraz tylko wezmę naszego traktora, czy ciągnika sopki, i jedziemy pod kombajn, żeby kombajn wsadził nam plony, które zebrał, bo już jest do pełna ten. No i teraz, jak widzicie, napełnia się. Dobra, i teraz pokażę wam, na jakiej zasadzie działa siednik. Wchodzimy do naszego staruszka, podjeżdżamy trochę, pewnie się to bardziej. No i teraz mamy nasiono wybrane, czyli wybierz nasiono. O, mamy nasionko. Naciskamy V, czyli opuść nasz siednik. I w ten sposób siednik nam zaczyna siać. No i teraz, no jak widzicie, ładnie nam sieje. I teraz on sobie, wynajmie sobie pracownika, żeby on nam to posiał. I ja jeszcze wam pokażę parę rzeczy. I teraz wam pokażę, gdzie to wysypać, na przykład, żeby zarobić kasy. Ta naczepa ma pojemność, z tego co wiem, to ma też około 10 tysięcy litrów. Może, ale to zaraz sprawdzę, bo dokładnie nie wiem. Bo nie chcę was źle wam powiedzieć, to ile ono ma wywrotki. A, wspomniałem się o dużo, ma 5700 pojemności. Ale jak na początkową przyczepę, to ma dużo. Dobra, jeszcze wam opowiem, co tu mamy. W tym miejscu mamy kurnik, zakupujemy kury i nam się w tym miejscu pojawiają kury. I teraz wam to pokażę. Naciskam znowu sobie na literę P. P. I zwierzęta. I mamy zwierzęta takie jak krowę, kozę i ten. No, krowę, a owce. Dobra, i kupię parę kur. Kupię tak z 10 kurek. Albo z 20. O. Będzie wtedy więcej jajek. Idę wstecz. Jak widzicie, tu na naszym kurniku pojawiły się kury. Dobra, w tym miejscu możemy wysypywać ziemniaki i rzepak, czy jakoś tak mieć. Zaraz wam przeczytam. A, i buraki cukrowe. Tu w tym miejscu buraki cukrowe, a w tamtym miejscu obok ładujemy ziemniaki. Tam, gdzie mamy tą taką beczkę, czy taki zbiornik, to w tym zbiorniku mamy paliwo. O, paliwo tu możemy mieć. A w tamtym, w tym zbiorniku mamy jak opryskiwać nawóz, czy różny i ten. No, nawóz, bo to do opryskiwaczy później się też wlewa, które opryskują nasze pole, żeby lepiej rośliny rosły. I teraz po prostu jadę sobie wysypać to. Dobra, w tym miejscu to wysypujemy. Zostawiamy na literę Q i nam się to wysypuje. No i to może. No i to może koniec na dziś. No jeszcze wam to pokażę. Tu mamy silosy. No to. I życzę wam powodzenia, polecajcie mi znajomym, lajkujcie i...